Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś będzie pan Marcin Chludziński, prezes KGHM SA. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorące pytanie na dziś, czy koronawirus miedzi nie straszny? Mieliśmy na dniach opublikowane wyniki najnowsze KGHM-u. Bardzo dobry wynik produkcyjny, to od razu się rzuca w oczy i stąd chciałbym troszeczkę spytać się w szczegółach bardziej o wyniki KGHM-u, w drugiej kolejności o to, jak czynniki makro miały wpływ na te wyniki, a w kolejnej, jak koronawirus wpływa na biznes miedziowy, na biznes KGHM-u, no i jak KGHM walczy i pomaga walczyć Polsce z koronawirusem. To są tematy, przez które dzisiaj chciałbym, żebyśmy z panem prezesem przeszli. Najpierw zacznijmy może od samego wyniku KGHM-u. Dobry, niedobry, satysfakcjonujący, jak możemy oceniać? No, myślę, że bardzo dobry i satysfakcjonujący. Ja może powiem, jaką mieliśmy sytuację w roku 2019, bo te wyniki prezentowaliśmy, czyli mówimy o historii, jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości, ale taki jest cykl raportowania i sprawozdawczości, że zajmujemy się też tym zamkniętym rokiem, oprócz tego, co dziś. Po pierwsze, mieliśmy cenę miedzi niższą o 8% w roku 2019 niż w roku 2018. Przy tej niższej cenie miedzi udało nam się osiągnąć wynik EBITDA o 5% wyższy niż w roku 2018. Zysk przed opodatkowaniem. Tak, udało się również zbudować po stronie przychodowej 12% większe przychody. Było to związane z 11% większą produkcją w roku 2019. Ta większa produkcja pochodziła zarówno z aktywów zagranicznych, które wymagają dużo energii, szczególnie projekt Śliski, ale ta praca przynosi efekty, oraz z uruchomienia instalacji hutniczych i z usprawnienia historycznych problemów technologicznych, które były w hucie Głogów. Czyli można powiedzieć taką przenośnią, użyć przenośni, że szliśmy pod wiatr, jednak osiągnęliśmy lepszy wynik finansowy niż w czasie roku 2018, gdzie ten wiatr nam sprzyjał, bo mieliśmy go w plecy, czyli łatwiej było iść, można było iść szybciej. Tak to wygląda. No to jest właśnie duży wynik, wysoki wynik produkcyjny i może w większych szczegółach, skąd on się wziął i o czym on świadczy, bo to też należy tak analizować chyba. To znaczy jest kilka czynników, które się składają na ten wynik roku 2019. Znaczy po pierwsze, my myśleliśmy, że może być trudniej, bo przyjmując strategię w roku 2018, powiedzieliśmy sobie dość wyraźnie, że czasy są bardzo zmienne, czasy są bardzo turbulentne. To możemy mieć zmianę sytuacji co miesiąc i mieliśmy rzeczywiście tak w roku 2019, że wojny handlowe pomiędzy USA a Chinami wpływały nam na cenę, ta cena się zmieniała co tydzień, była bardzo dynamiczna, ale jednocześnie była jasna diagnoza. My możemy na to odpowiedzieć większą efektywnością kosztową. Udało się też zmniejszyć koszt C1, ale także zmniejszyć poziom długu w roku 2019, co jest bardzo istotne, bo... Co to znaczy, panie prezesie, koszt C1? Nie wszyscy mogą wiedzieć. Koszt C1 rzeczywiście to jest takie hermetyczne sformułowanie używane tylko do rynku miedzi. To jest kompleksowy koszt wytworzenia tony miedzi wraz z wpływem metali, które w tym przy miedzi występują. W dużym skrócie można powiedzieć, że to jest kompleksowy koszt wytworzenia jednej tony miedzi. Poziom zadłużenia był dość wysoki w KGHM-ie ze względu na dług związany z inwestycjami zagranicznymi. Nam ten poziom w roku 2019 udało się zmniejszyć i utrzymać go na poziomie wskaźnika dług netto do zysku przed opodatkowaniem na poziomie 1,5. Zakładaliśmy, że będzie to 2, więc też poniżej wskaźników budżetowych. Na to wpłynęło mocno zaangażowanie pracowników, kadry menedżerskiej, powiedzmy wyzwania, które sobie postawiliśmy, jeśli chodzi o produkcję, wpływ aktywów zagranicznych, które odzyskują wartość, ale to jest dość ciężka praca. I myślę, że strategia, którą założyliśmy i powiedzieliśmy sobie, że może być zmienność, może gospodarka się zmieniać, mogą ceny być niższe. My mamy wpływ na to, żeby produkować taniej, produkować efektywniej i żeby produkować więcej i w ten sposób odpowiadać na te wyzwania, które nam się trafiają i przed nami los stawiał.
i to pozwoliło przełamać te niekorzystne, niesprzyjające czynniki makroekonomiczne. Co zaraz jeszcze wrócimy do samej strategii tego, co było i tego, co będzie. W wynikach widać dosyć duży wzrost produkcji srebra. To jest może ciekawe, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że nagle przerzuciliśmy się bardziej na produkcję srebra, czy po prostu gdzieś w jakimś złożu albo w którym jest większa zawartość tego metalu? Srebro jest rzeczywiście w charakterystyce geologicznej naszych złóż metalem towarzyszącym, czyli my, wydobywając miedź, przy okazji również wydobywamy srebro. Przez bardziej selektywne podejście do wydobycia, czyli wydobywanie rudy tej, która ma większą zawartość, zarówno miedzi i srebra, byliśmy w stanie wpłynąć na większą produkcję srebra i otrzymać o 18% większą produkcję srebra, co przy cenie lepszej w roku 2019 też nam pomogło finansowo. Srebro jest metalem towarzyszącym, ale bardzo istotnym dla naszego biznesu. Daje nam dodatkowy strumień pieniądza oprócz miedzi. Poza tym jest metalem pożądanym w energetyce, w elektronice, w technologiach cyfrowych, również w transformacji energetycznej, jeśli chodzi o zieloną energię, więc jest dobry rynek na ten metal. To może jeszcze tylko z takich większych szczegółów operacyjnych. Kopalnia w Sierra Gorda. Wydaje się, że w końcu zaczyna tam funkcjonować to, jak trzeba. Co się takiego stało i czy są plany dalsze rozwoju tego projektu? To jest tak, że projekt był w trudnej sytuacji od momentu zakupu, nie osiągał pewnych parametrów produkcyjnych. W ostatnim czasie skala produkcji została zwiększona, czyli produkujemy więcej, zarówno miedzi, jak i metali towarzyszących. Tam jest jeszcze molibden, ale molibden uzależniony od charakterystyki złóż, to w różnych miesiącach różnie wygląda. Wynikało to z usprawnień technologicznych, jeśli chodzi o produkcję koncentratu. Wynikało to z dużego zaangażowania naszych inżynierów i ludzi, którzy pracują na Sierra Gorda, i general managera, i wszystkich ludzi, którzy pilnują tej inwestycji. Ale też z takiej mobilizacji pracowników, bo pracownicy tam są bardzo zaangażowani, wspierają i też się cieszą, że projekt, który ma trudną historię, zyskuje teraz aprobatę, bo dostał też nagrodę chilijskiej organizacji górniczej za właśnie zmianę w tym projekcie. Ale również to widać też w realnym wyniku ekonomicznym, bo część rezerw, które zostały zapisane na zawiązane na rzecz utraty wartości Sierra Gorda w roku 2019, zostały rozwiązane, co mówi o tym, że jest znaczny postęp w tym projekcie, który uzyskaliśmy, ale nie przez zmianę ceny, która może nam sprzyjać, tylko poprzez zmiany organizacyjne, zmiany procesowe, kosztowe, i przy mniejszej cenie projekt odzyskuje wartość. Chociaż też powiem otwarcie, że to nie jest koniec tej drogi, to jest dość długa droga, ale idziemy w dobrym kierunku. To skoro już o mobilizacji pracowników mowa, może pomówmy teraz o tym, w jaki sposób KGHM dokłada się do naszej polskiej walki obecnie z koronawirusem, bo poruszenie i mobilizacja w KGHM-ie pracowników teraz jest dosyć spora, z tego, co czytałem i słyszałem. To jest tak, że przede wszystkim działamy wobec swoich pracowników i bardzo ważna jest informacja. My już ponad 2 tygodnie temu uruchomiliśmy infolinię, która pracuje 24 godziny na dobę, maile, mamy informacje plakatowe, na czym to choroba polega, co robić, czego nie robić, czego unikać. Więc to jest jakby bardzo istotny wątek, żeby walczyć z fake newsami, które się pojawiają, z przekłamaniami, i mówić, jak naprawdę jest, i odwoływać się do źródeł, którym podstawowym to źródłem jest informacja GIS-u. Drugi temat to jest bardzo istotne zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, jeśli chodzi o pewne reżimy w ramach produkcji. Zaopatrzyliśmy wszystkie oddziały w środki odkażające, biobójcze, żeby one były dostępne. Również mamy mniejszą liczbę osób, które zjeżdżają wspólnie pod ziemię, żeby zachować potencjalne odległości od siebie. Wysłaliśmy te osoby, które mogą pracować w ramach telepracy i opiekują się dziećmi, też na telepracę.
osoby powyżej 65 roku życia, bo jest trochę takich osób, które u nas pracują. Wskazaliśmy, że dobrze by było, gdyby też pracowały zdalnie, ze względu, że są grupą najbardziej narażoną na ryzyko. Już jakiś czas temu zakazaliśmy wyjazdów zagranicznych, jeśli chodzi o nasze delegacje, ale też krajowych, jeśli chodzi o szkolenia, konferencje, żeby nie stwarzać możliwości przenoszenia tego wirusa. Więc jest sporo takich działań, oprócz tych, które wynikają z zarządzania, z rozporządzenia epidemicznego rządu, to takie, które podjęliśmy znacznie wcześniej, widząc tą sytuację. Oczywiście też już od pewnego czasu prosimy o to, żeby osoby, które wróciły z zagranicy, spędziły najpierw 2 tygodnie w domu, zanim przyjdą do pracy i stawią się do pracy. Ale macie też, mają też państwo spółkę Nitro ERG, która produkuje materiały wybuchowe, i dosyć szybko udało się przestawić linię produkcyjną tej spółki na to, co jest teraz bardzo potrzebne w Polsce. Oczywiście to są działania, które też są naszym obowiązkiem. Funkcjonujemy w Polsce, mamy obowiązki wobec mieszkańców, wobec wspólnoty i nie tylko wobec naszych pracowników. Dlatego też to, co pan zauważył, wątek naszej spółki, gdzie poprosiłem o to, żeby jak najszybciej uruchomić produkcję płynów dezynfekujących. Przy czym od razu trzeba sobie powiedzieć, ta spółka nie zajmowała się tym wcześniej, bo zajmowała się inną działalnością, tak jak pan powiedział, produkcją materiałów wybuchowych. Więc musieliśmy w dość dużym tempie uzbroić tam linię produkcyjną, zbudować pewien zasób wiedzy, zarejestrować produkt i naprawdę to było bardzo duże wyzwanie, ale wszyscy zaangażowani stanęli na wysokości zadania, dlatego 20 tysięcy litrów od piątku ta produkcja rusza i będzie w stanie zaopatrzyć rynek. Ale to nie wszystkie działania, bo też bardzo spontaniczna inicjatywa, ale bardzo potrzebna. Okazało się, że maski chirurgiczne są coraz trudniej dostępne. Nasza spółka ZANA nam też również poproszona przez zarząd w ciągu właściwie 4 dni uruchomiła produkcję masową. To są nawet 3000 dziennie masek chirurgicznych. Od wczoraj ta produkcja trwa. Także odpowiadamy na potrzeby administracji centralnej, ale też wojewody, sztabów kryzysowych, gdzie mieliśmy pewien nadmiar środków zabezpieczenia masek, które w wolumenie kilku tysięcy przekazaliśmy na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz potrzeby instytucji zajmujących się ochroną zdrowia w województwie. Wspomagamy szpitale, które potrzebują szybkiego doposażenia, na przykład szpital w Legnicy, tam gdzie można szybko doposażyć, znaleźć coś na rynku, to tym pomagamy, wspieramy. Nasze laboratorium, Centrum Badań Jakości, zostało przygotowane w szybkim trybie do badania próbek i wykonywania testów na obecność koronawirusa. Jest do dyspozycji, gdyby laboratoria, które to prowadzą, były zbyt mało wydolne, to jesteśmy również pod parą. To też pomagamy w tym, żeby środki zaopatrzenia medycznego można było importować z innych miejsc do Polski, tam gdzie to jest możliwe i gdzie one są dostępne. Mamy sporo relacji handlowych i prosimy naszych partnerów o pomoc i o wsparcie. Czyli działamy w sytuacji niestandardowej, działamy ponadstandardowo, z dużym zaangażowaniem wielu ludzi, którzy nas wspierają, pomagają, pracowników. Pracownicy włączyli się w wolontariat. Mamy dużą sieć wolontariuszy KGHM-u. Rozwieszali ogłoszenia tam, gdzie mieszkają, że mogą pomóc zrobić zakupy, mogą pomóc pójść do apteki osobom starszym, nie wychodzącym z domu. I to też jest taka okazja, żeby zobaczyć, że wielu ludzi nie myśli tylko i wyłącznie o sobie. Oczywiście dba o swoje bezpieczeństwo, ale też rozgląda się na boki i stara się pomóc ludziom. I wielu z tych ludzi angażuje się ponadprzeciętnie w to, żebyśmy w tej sytuacji trudnej byli razem i pomagali sobie wzajemnie. Panie prezesie, musimy już niestety kończyć, ale bardzo dziękuję za rozmowę, no i za to, co państwo robią, żebyśmy wszyscy też czuli się bezpieczniej w dobie walki z koronawirusem. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się pięknie panu, kłaniam się pięknie państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.